Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny wieczór. Mam nadzieję, że dla wszystkich ten dzień był bardzo miły. Niebawem pojawi się na moim ekranie wspaniała rozmówczyni Patrycja Wonatowska, psycholożka, seksuolożka, bowiem tak sobie pomyślałam, że nie tylko ćwiczenia i dieta łączą pokolenia, ale też sprawy ważne i też te sprawy, które dotyczą życia seksualnego, który jest nieodłączną częścią tak naprawdę naszego codziennego życia i to bez względu na wiek. Wspólnie z marką Lowa, ja mam nadzieję, że tę markę obserwujecie, kochani, regularnie, bo pokazuje Wam, kobiety i mężczyźni, jak fajnie zadbać o to życie seksualne, jakie są sposoby. Myślę, że ten temat w Polsce do tej pory nie był popularny, ale ja chcę przełamać tabu. Jestem kobietą dojrzałą. Staram się Wam udowodnić, że dojrzałość to wspaniałość, ale w tej dojrzałości też fajnie zadbać o sprawy seksualne, dlatego ten miesiąc, miesiąc czerwiec, będzie poświęcony właśnie takim tematom: menopauzie, a dzisiaj menopauza, orgazm, seks. No to Patrycjo, jesteś z nami, zapraszam serdecznie. Patrycjo, gdzie jesteś, kochana? Mam nadzieję, że za chwileczkę Patrycja pojawi się na moim ekranie. O, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie, nareszcie się spotykamy. No szkoda, że nie na żywo, no ale chociaż tak się widzimy. Mogę się ciebie zapytać, Patrycjo, ile masz lat? Czy to jest jakaś tajemnica? Nie, bez problemu. W tym roku skończę 38. Ojej. Jak fajnie. I zobaczcie, ja mam 62 lata, Patrycja 38 i właśnie o to chodzi, żebyśmy bez względu na wiek, żebyśmy przełamywały te bariery i rozmawiały otwarcie o rzeczach dla nas ważnych. Patrycja, ja dzisiaj chciałam porozmawiać na temat taki dość istotny dla nas dojrzałych kobiet, mianowicie o seksie w okresie menopauzy, po menopauzie, bo niektórzy twierdzą, że w ogóle ten seks już nie istnieje, albo że, krótko mówiąc, spowalniamy. I ja tutaj Ci przeczytam takie badania, które znalazłam, bo z raportu Menopauza to nie pauza, okazuje się, że problemy z podnieceniem ma aż 43% kobiet. No i też ponad 40% kobiet nie jest zainteresowanych seksem właśnie w tym okresie. Z Twoich doświadczeń, z czego to wynika? Przede wszystkim jedna ważna kwestia, to znaczy ten aspekt kulturowy, społeczny właśnie, w którym bardzo często jeszcze niestety, ale gdzieś panuje takie przekonanie i taki pogląd, że rzeczywiście kobieta w jakimś określonym wieku, w jakimś określonym momencie życia w ogóle traci tą swoją seksualność i rzeczywiście w momencie, kiedy o tym nie mówimy, ta informacja tak mocno wtapia się w jakby naszą tożsamość, że bez względu na to, czy rzeczywiście jest i mogłoby być inaczej, czy też nie, to jakby to jest po prostu traktowane jako informacja, jako fakt i bardzo często nie podejmowane są też dalsze próby, żeby jakkolwiek to zmienić. No właśnie, dobrze, że to powiedziałaś, że nie dokonywane są próby. Mnie wielokrotnie dziennikarze młodzi zadawali takie pytanie, jak to jest z tym seksem po 50, jakby ten seks nie istniał. Otóż, kochani, istnieje i to w w dużej mierze zależy od nas, ale no nie ukrywam, że o tą seksualność i o to, żeby nam się chciało chcieć, krótko mówiąc, trzeba przez cały czas dbać. No ja dbam w ten sposób, że dbam o swoją energię życiową, czyli ćwiczę, staram się dobrze odżywiać, suplementuję, ale no, prawda jest okrutna, że w tym okresie menopauzy następują różnego rodzaju zmiany, zmiany hormonalne w naszym organizmie, które troszeczkę nas jakby spuszczają w dół i od nas zależy, czy my podniesiemy się do góry, czyli co trzeba zrobić, żeby nam się chciało chcieć. Gdybyśmy chciały tak podpowiedzieć kobietom. Mhm. Myślę, że przede wszystkim, żeby się chciało chcieć, to rzeczywiście jedna z ważnych takich kwestii to myśleć
O, czyli myśleć w ogóle o swojej seksualności i też myśleć w takim kontekście, że ona rzeczywiście się zmienia, bo inna będzie sytuacja, kiedy rzeczywiście mamy takie przeświadczenie albo mamy wspomnienia i doświadczenia tego, co było, dajmy na to, 20, 30 lat temu, a zupełnie inne podejście, kiedy zaczynam akceptować i jakoś patrzeć też w ogóle, że właśnie w toku mojego życia moje ciało się zmienia, moje podejście w ogóle do innych ludzi, do bodźców seksualnych też się zmienia. I to, co prawdopodobnie kiedyś sprawiało mi na przykład przyjemność, czyli nie wiem, zrobienie sobie makijażu, teraz będzie działało zupełnie inaczej, albo będzie też jednym z elementów, ale do tego warto by było na przykład dodać jeszcze coś. Czyli na przykład też jakiś bodziec, jakąś muzykę, nie wiem, fajny zapach, który położę sobie w postaci balsamu na ciało, na skórę. Ale też właśnie wykonując każdą z tych czynności, będę myśleć przede wszystkim o tym, czym dla mnie w ogóle jest seksualność w danym momencie mojego życia. Czyli bez względu na to, czy mam lat 20, czy mam lat 30, czy 50, czy 60, jakby uwzględniam rzeczywiście te zmiany, to, że być może będę na przykład poświęcać rzeczywiście swojemu ciału i swojej cielesności trochę inny czas, trochę zmieniony czas, trochę też muszę poświęcić właśnie na przeformułowanie, czyli co to znaczy dla mnie na przykład w ogóle wizja wspaniałego seksu, wizja wspaniałej seksualności i tym samym na przykład wizja też ciała w tej No dobra, seksualności. ale skoro mówiłaś się o tej wizji całej seksualności, myślę też o tym akcie seksualnym, bo na pewno tutaj czekają i kobiety, i mężczyźni na konkrety. Więc tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, że jeśli żyjemy też w związku na przykład przez kilkadziesiąt lat, ja na przykład ze swoim małżonkiem jestem aż 35 lat, to jest bardzo dużo. I nie ukrywam, że trzeba, kiedyś mi moja pani dziekan powiedziała, że mężczyznę trzeba do końca życia zaskakiwać i ja o tym zawsze pamiętam, żeby codziennie to robić, żebym nie była, krótko mówiąc, taka oczywista i taka sama. I tak samo, moje drogie, nie wiem, co ty myślisz, Patrycjo, jest w łóżku. To my właściwie już po menopauzie o tyle mamy dobrze, że już wiemy, że nie zajdziemy w ciążę, prawda, że możemy pozwolić sobie na takie pełne szaleństwo, czyli robić, co chcemy, no ale właśnie, robić, co chcemy, ale już wiemy, czego nie chcemy. I teraz, żeby nie wpaść w taki, wiesz, w takie przyzwyczajenie, że zawsze było tak, a jak już się nam to nie podoba, czy otwarcie mężczyźnie powiedzieć nie, czy. Bo kobiety się boją, że zostaną uznane za rozwiązłe, jak będą dyktowały, krótko mówiąc, że teraz chcę inaczej. Wyobrażam sobie i to, z czym najczęściej się spotykam, to właśnie to, w jaki sposób zakomunikować drugiej stronie, gdzie na przykład przez jakiś okres czasu w ogóle o zmianach w ogóle nie było mowy. To rzeczywiście ten trud w postaci tego, jak to powiedzieć. Z mojej perspektywy to jest tak, że można naprawdę wykorzystać wszystkie wytwory kulturowe, to znaczy na przykład filmy. I też zwykłe filmy, nie muszą być to filmy, nie wiem, materiały treści erotyczne, tylko zwykły film, który rzeczywiście jest w stanie zachęcić nas do czegoś, czego by nigdy w życiu na przykład dana osoba też nie robiła. I tu absolutnie nie chodzi o to, żeby od razu ludzie, ale też korzystali z gadżetów, o tym zaraz. Natomiast na początku rzeczywiście, żeby na przykład wejść też na jakąś ścieżkę takiej eksploracji, w ogóle poczuć się w zupełnie inny sposób. Czyli na przykład, jeżeli do tej pory seks był tylko i wyłącznie w ciemnościach, bez żadnych na przykład świateł, to może włączyć sobie jakąś lampeczkę, może poobserwować się, zobaczyć, jak jest to na przykład w innym pomieszczeniu, w mieszkaniu, w domu. No a później rzeczywiście można zacząć tą drogę eksplorować coraz bardziej, właśnie dochodząc na przykład do tych gadżetów, które też zdają się być bardzo pomocne, tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, sam zakup w ogóle gadżetu erotycznego wymaga już trochę tego, żeby się zastanowić, co faktycznie dla mnie będzie najprzyjemniejsze, najfajniejsze i którą część ciała chciałabym na przykład mieć najbardziej Wiesz, ja dopieszczoną. tak
się uśmiecham, bo kiedyś moja koleżanka sprawiła mi w prezencie taki gadżet i przyznam się szczerze, że do tej pory nie użyłam, ale może widzisz, to jest ten moment, że zostanie użyty. Ale skoro mówimy o tych gadżetach i o tej otwartości, żeby podglądać filmy, to też nie wiem, czy widzieliście taki film Dwoje do poprawki z Meryl Streep, gdzie no, ona, krótko mówiąc, skrępowała się seksu oralnego i pani seksualoszka sprawiła jej prezent w postaci, czy kazała jej kupić kilogram bananów, no i pracowała, krótko mówiąc, nad tym. Więc nie wiem, czy ty też takie zajęcia prowadzisz, czy mówisz wprost, krótko mówiąc, do swoich pacjentek, co mają robić, czy jeszcze jest ta taka bariera w Polsce, że nie mówimy tak jak, bo ten film, ja myślę, że też Seks w Wielkim Mieście na przykład, pokazuje nam, że kobiety na całym świecie chcą o tym mówić, chcą się wymieniać doświadczeniami, a u nas, kurczę, każda kobieta, która na ten temat mówi, uważana jest, że jakąś sprośną, dziwną, aż się boję, co teraz wypowiedzieć po tym live, ale ja jestem normalna, mówię o wszystkim. A propos, tak, kulinariów, zacznijmy od nich. Po pierwsze, rzeczywiście to jest tak, że większość rzeczy, które mamy dostępne w kuchni, rzeczywiście z powodzeniem można wykorzystać. I to w jedną stronę, na przykład spożywając, próbując właśnie a propos na przykład seksu oralnego, móc sobie w ogóle pewne rzeczy wyobrazić, bo to jest między innymi właśnie ten element oswajania. Druga strona to jest w ogóle taka, że możemy nagle spojrzeć na pewne kwestie zupełnie z innej perspektywy, czyli przygotowując na przykład obiad, obierając marchewkę, mogę w końcu zobaczyć w tej marchewce nie tylko samą marchewkę, więc zaczynam aktywować swoją wyobraźnię, czyli zaczynam w ogóle patrzeć, też dotykać inaczej, zaczynam czuć na przykład fakturę zupełnie inaczej, tak? Więc tu tak... Dokładnie. I to właśnie działa, kochane, na zmysły, bo chodzi o to, skoro mówimy o tej ekscytacji po menopauzie i o tych badaniach, gdzie mówią, że troszkę jest ona spadkowa i że ten orgazm nie jest taki oczywisty, czasami jest krótszy, więc trzeba sobie pomagać. Ja tu pokazywałam, mam taki olejek marki Lowa, no bo wiadomo, że też jest to okres menopauzy, gdzie spada ta ilość estrogenów, też testosteronu. No krótko mówiąc, to nawilżenie naszych miejsc intymnych nie jest tak, jak należy i te zbliżenia no, są bolesne, więc niektóre panie unikają z powodu właśnie tego bólu, więc taki olejek, moje drogie, może wam pomóc, ale jeszcze pokażę jedną rzecz, którą się używa 15 minut przed zbliżeniem, to jest serum intymne, też marki Lowa, to od Lowa, no i to rzeczywiście też wzmaga taką ekscytację. Ja jeszcze tylko powiem w trakcie tego naszego live'a, że jeśli wy opiszecie mi jakąś taką ciekawą historię, co wy robicie w tym okresie, żeby podtrzymać ten związek, żeby krótko mówiąc iskrzyło między wami, no to tutaj przygotowałam dla jednej z was prezent, także zapraszam serdecznie. Patrycjo, no właśnie, co zrobić, żeby ten orgazm, jak już doszłyśmy do tego tematu, no mówimy, że jest ten troszeczkę czasami spadek libido i tak dalej, ale co zrobić, żeby dalej cieszyć się no, tym orgazmem, powiedzmy sobie wprost, żeby on był. Mhm. Jak zrobić, żeby było? To trudne pytanie. Tak. To jest dosyć trudne pytanie, bo rzeczywiście tutaj z jednej strony oczywiście to bardzo indywidualne podejście. Druga strona, no, też wiadomym jest, że właśnie to, jak się odżywiamy, jaką mamy dietę, jakie ćwiczenia, aktywność w ogóle fizyczna, to wszystko będzie też działało. Natomiast tutaj też bardzo istotnym elementem jest przede wszystkim w ogóle dbałość też właśnie o to, w jaki sposób ja to ciało też traktuję. I my bardziej będę
No właśnie, LOWA też proponuje suplementy diety i suplementy w postaci różnych witamin. I te witaminy rzeczywiście spożywane na przykład, one przede wszystkim odżywiają faktycznie nasze ciało. I w sytuacji, w której rzeczywiście biorę tą pastylkę, ona nie wiadomo, często to nie jest tak, że od razu będzie działała cuda. Natomiast samo wzięcie już aktywuje przede wszystkim naszą dbałość o organizm. I jeżeli ja zaczynam zwracać uwagę na to, jak w ogóle to ciało funkcjonuje i jak ja je czuję, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że w samym akcie, w samym kontakcie seksualnym i podczas samego seksu, ja będę mogła dużo lepiej, aktywniej brać udział w tym, co w ogóle mi odpowiada, co nie do końca jest dla mnie okej. Okay. Tak, żeby rzeczywiście móc to jak najbardziej też wydłużyć i dzięki temu właśnie jak najbardziej odczuć w ogóle sam orgazm. Bo wiadomym jest, że z jednej strony to jest czysta fizjologia, czyli tutaj pod względem fizjologicznym dbamy o to wszystko, ale też to, co warto jest podkreślić, że orgazm bardzo mocno siedzi w głowie. Czyli jeżeli ja dam sobie w ogóle przyzwolenie na to, żeby odczuwać przyjemność i dbać o tą przyjemność, to zobacz, jakby tutaj już zupełnie inaczej w ogóle do samego aspektu właśnie i seksualności, i przyjemności w seksie w ogóle też podchodzę. Więc to nastawienie jest tutaj też bardzo, bardzo istotne. Ja bym jeszcze, nie wiem, co ty na ten temat myślisz, ja jeszcze tylko powiem, że gdybyście mieli jakieś pytania do Patrycji, to bardzo proszę, to piszcie, to my chętnie odpowiemy, albo też później napiszcie pod postem, to w następnym live'ie się spotkamy i też odpowiemy, bo tutaj chciałabym, żeby te live'y nie były zbyt długie, a z kolei takie bardzo mięsiste, intensywne. Chciałam jeszcze może dorzucić do tego, że bardzo ważne są oczywiście relacje między mężczyzną i kobietą, że jeśli pokłócimy się ze swoim partnerem, partnerką, no to prawdopodobnie niekoniecznie może dojść do tego orgazmu, bo mamy gdzieś w głowie zakodowane, że no nie chcemy tego, a ten powiedzmy nastąpił ten akt, prawda? Więc ja myślę, że o te relacje trzeba zadbać, bo miło jest być przytulaną czy być przytulanym przez kobietę, która jest nam przyjazna. Mój mąż zawsze mówi, że jak on to mówi właśnie, że aha, że jeża nie da się przytulić, więc jak jestem taka wściekła, to że jeża się nie da przytulić i to jest prawda, więc nie bądźmy jeżowate, czy nie bądźmy jeżowaci, tylko starajmy się być trochę takimi kotkami. I to też głośno mówię do kobiet takich biznesu, bo ja też jestem taką kobietą biznesu, czasami my się bardzo usztywniamy, więc biznes zostawcie za drzwiami, a w łóżku bądźcie kotkami, bo to jest sprzyjające, myślę. I teraz kolejna rzecz to chyba rozmowa, że często związki nie rozmawiają z sobą szczerze o swoich potrzebach. Tak, i tutaj w nawiązaniu właśnie do tego, co mówisz, a propos właśnie w ogóle mojego samopoczucia, tego, z czym przychodzę, co pokazuję drugiej osobie, partnerowi, to ten element jest bardzo istotny, bo on bardzo mocno buduje właśnie intymność. I im więcej tej intymności i w ogóle poświęcania jej czasu, tym większe prawdopodobieństwo, że w ogóle ten kontakt seksualny i ta seksualność będzie mogła być w rozkwicie. Więc jeżeli ja faktycznie mogę powiedzieć drugiej osobie, że na przykład dzisiaj przychodzę zła, ale dzisiaj to w ogóle jestem tak rozpromieniona i tak radosna, że mam po prostu ochotę skakać, to ta druga osoba rzeczywiście dostaje ode mnie jasny komunikat, jasną też informację. I to jest z mojej perspektywy właśnie dodatkowo budowanie intymności, bo nie ma nic piękniejszego niż spotkanie się dwójki ludzi, którzy mogą być absolutnie szczerzy w ogóle w tym, z czym też wchodzą do danej relacji, nie? I w momencie, kiedy budujemy tą
intymność w ogóle na poziomie też takim komunikacyjnym, codziennym, to bardzo łatwo wtedy można przenieść też do tej strefy zupełnie intymnej, jeżeli chodzi o seksualność. Czyli wtedy właśnie to na przykład powiedzenie drugiej osobie, wiesz co, nie chcę dzisiaj, żebyś mnie tak dotykał, albo chcę, żebyś dzisiaj mnie tak dotykał. To właśnie to jest wypowiadanie swoich potrzeb. Albo czasami nawet, jeżeli na początek jest bardzo trudno ubrać to w słowo mówione, to ja proponuję bardzo często właśnie, żeby zamienić to nawet na słowo pisane, bo czasem jest to łatwiejsze, żeby zrobić i wysłać tego SMS-a O! do osoby, która jest w drugim pokoju. Ona już dostaje komunikat, ja przełamuję tą barierę, a to już zostało wypowiedziane, to już jest w powietrzu, więc jest wtedy dużo Przestań, no łatwiej. coś napiszę zaraz do Ryśka, bo jest na górze sypialni. Żartuję. Słuchaj, teraz wiesz, ponieważ tak zbliżamy się powolutku do końca. Ja bym, tutaj ktoś napisał, że seks taki tylko spontaniczny jest fajny, zaplanowany niefajny. Ja też tak uważam, że to. Ja tu mogę spróbować trochę zmienić jednak, troszeczkę, dlatego że słuchajcie, tak na dobrą sprawę, każdy seks będzie spontaniczny wtedy, kiedy rzeczywiście samego tak potraktujemy. Bo to, że ja na przykład rano ubieram fajną bieliznę, to potencjalnie jest też element, w którym się już przygotowuję. Ale wszystko zależy od tego, co wydarzy się dalej. Więc jak też ewentualnie potoczy się rozmowa, potoczy się mój dzień. Więc siłą rzeczy te przygotowania są tylko takim wstępem. To jest to trochę taka właśnie gra wstępna właśnie dla nas samych. Natomiast to, co będzie miało miejsce później, i tak zależy od dwóch osób jednocześnie. Więc to i tak będzie rzeczywiście seks spontaniczny. No właśnie, do tanga trzeba dwojga, ale są takie triki. Wyczytałam o różnych takich trikach, zresztą sama też ze swoich doświadczeń mogę powiedzieć, co jest ważne. No przede wszystkim, słuchajcie, ważna jest atmosfera w domu, tak? To, co już powiedziałam na początku, że ta atmosfera jest niezwykle ważna. Jak się okazuje, kochani, też jest ważna temperatura, żeby nie było za gorąco. Mówimy tu, nie śmiej się, jesteś młoda, ale mówimy tu o kobietach Ale w menopauzie. ja Ty wiem. nie wiesz, bo ty jeszcze nie masz menopauzy, ale kobiety w menopauzie często mają uderzenia gorąca. Jak jeszcze jest sauna w domu, no to nic z tego nie będzie, bo biedne są skrępowane, że już są spocone, zanim rozpoczną akt seksualny. W związku z tym pamiętajcie, że ta temperatura jest dość ważna. I nie wiem, co na ten temat sądzisz, bo ja słyszałam, że bardzo ekscytujące, niektórych to podnieca, nie próbowałam, ale widziałam na filmie 9,5 tygodnia, wiesz, takie kostki lodu, gdzie smarujemy. O co chodzi z tymi kostkami lodu? Kostki lodu, no właśnie, gorąco i w ogóle ciepła atmosfera, ona może wydawać się też fajna, no bo generalnie rozbieramy się, ale rzeczywiście im człowiek czuje większy dyskomfort, tym ma mniejsze prawdopodobieństwo, że rozpłynie się w tym akcie seksualnym, a raczej po prostu rozpłynie się w ogóle na kanapie. Natomiast kostki lodu uwrażliwiają też nasze czucie i uwrażliwiają trochę nasz układ nerwowy. Zmiana temperatury sprawia, że rzeczywiście inaczej czujemy to, w jaki sposób druga osoba nas dotyka. Także tutaj faktycznie te zabawy temperaturą, szczególnie idąc w kostki lodu, jak najbardziej jest jednym z takich tipów, które można absolutnie No i polecić. teraz ta stymulacja łechtaczki, która jest konieczna. I teraz tak jak kiedyś może kobiety młodsze się, że tak powiem, ekscytują dość wcześniej, szybciej, także kobietom w dojrzałym wieku czasami potrzeba trochę więcej czasu, więc taką stymulację można sobie też samemu zrobić. Oczywiście, bo nie każda też z nas ma partnera, trzeba sobie powiedzieć wprost. I tutaj nie wstydźmy się mówić, że można po prostu samej się pobawić, tak? Zdecydowanie. Tak? Tak, Dobrze absolutnie. mówię, Patrycjo? Dobrze, dobrze, potwierdzam. No dobrze. Teraz
Ta gra wstępna, już powiedziałaś troszeczkę o tej grze wstępnej, że ona może tak naprawdę trwać od samego rana, czyli ta bielizna i tak dalej, żeby się przygotować, ale też w dojrzałym wieku pamiętajmy, że my potrzebujemy tej gry wstępnej, my, szczególnie te kobiety, które są w tak zwanych stałych związkach już przez kilkadziesiąt lat, bo tym bardziej chcemy tak poczuć, że ten partner nasz pragnie, nas pragnie. Tak. Tak, w ogóle ja myślę sobie, że ta gra wstępna to jest to trochę ten element, o którym mówiłaś a propos tej ekscytacji każdego dnia w ogóle w relacji przez na przykład naście, 10 lat. I to jest to trochę tak, że fajny związek, fajna relacja to jest też taka, która jest rzeczywiście podtrzymywana nieustająco, bo ona nie jest od tak po prostu raz nadana. I bez względu, czy to będzie partner, bez względu, czy to w ogóle będzie moje ciało, właśnie później, że ja tutaj te relacje muszę też w jakimś stopniu się nimi zaopiekować. Więc gra wstępna ma też na celu trochę pokazanie sobie, pokazanie drugiej osobie: słuchaj, zależy mi na tobie. Chcę, żeby ci było naprawdę dobrze. Więc zobacz, ile tutaj jest też jednocześnie troski, takiej też opieki, tego, że w ogóle mogę się poczuć bezpiecznie. A nie ma nic tak bardziej erogennego, jak poczucie bezpieczeństwa. I tym może akcentem byśmy zakończyły i na pewno jeszcze, Patrycjo, powrócimy do naszych fajnych rozmów. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo to, co powtarzam, że nie tylko ćwiczenia, dieta łączą pokolenia, ale jak widzicie, takie rzeczy intymne też, bo dotyczą nas wszystkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I warto, żebyśmy nauczyli się wszyscy otwarcie o tym rozmawiać. Wtedy to będzie łatwiejsze. Ja jeszcze przypominam, że jeśli macie ochotę do mnie napisać pod postem i może przygotować jakieś pytania na przyszłość, to zapraszam serdecznie, a te osoby, ta osoba, która napisze najfajniej o takiej relacji intymnej, o podtrzymywaniu, tak jak już mówiłam, to otrzyma prezencik od nas. Także Patrycja, bardzo Ci dziękuję. Czy jeszcze chciałabyś coś dodać? Chyba na zakończenie dzisiaj po prostu cieszmy się i fajnie myślmy o seksie i o seksualności. To jest jeden z tych ważnych elementów, więc tyle dzisiaj ode mnie. No, a ja jeszcze powiem wprost. Seks to nie wstyd. Seks to nie wstyd. I pamiętajmy o tym, nie dajmy się zwariować i nie dajmy sobie powiedzieć, że jesteśmy na to już za stare, że nie wypada mówić o tym, że nie wypada tego robić. To my decydujemy, co wypada, co chcemy robić, a nie ktoś decyduje za nas. Seks to nie wstyd. To część naszego życia. I tym akcentem żegnam Ciebie i Was wszystkich, kochani. Dobranoc. No i być może złego. Do zobaczenia, No dobranoc. pa, pa. Pa. Cześć.